Szpilmacherzy stracili punkty z bratem Albertem, ale wynik schodzi w cień trafienia, jakie zaliczył Karol Banach. Mocny kandydat do bramki sezonu, w dodatku w ostatecznym rozrachunku dający punkt zielonym. Szpilki mogą być niezadowolone, tym bardziej, że w ostatniej akcji trafili w słupek. Pasibus w starciu z Armią Zbawienia decydującą bramkę zdobył w końcówce spotkania. Był to mecz, w którym nie brakowało emocji, również tych negatywnych. 5 goli i tyle samo żółtych kartek tylko to potwierdza. Sędzia Pondel podyktował w tym meczu także 2 rzuty karne, oba słuszne i oba wykorzystane. Zadowolony, jeżeli chodzi o moją defensywę, jeżeli chodzi o przebieg całego spotkania, to cały czas utrzymywaliśmy kontrolę. Jak najbardziej jestem zadowolony, jeżeli chodzi o rezultat. Jest to wynik sprawiedliwy. Jestem zadowolony z kolejnego, trzeciego zwycięstwa. Cały czas dążymy do tego, pomimo tego, że czasami zdarza się, na przykład zdarzają się braki kadrowe, jak teraz, na przykład jeżeli 3 kolegów z naszej kompanii jest na zawodach, niemniej czas mamy bardzo mocną wraz z graną ekipę, która utrzymuje bardzo dobry poziom. Ora Wrocław dość szybko straciła 2 gole, ale do przerwy potrafiła złapać kontakt w meczu z Deco King. Losy spotkania odwróciły się, gdy w 25 minucie czerwoną kartką został ukarany Zarzecki. Od tej pory Bordowi rozpoczęli egzekucję i konsekwentnie dobijali rywala. Grająca bez swojego lidera Ora nie była w stanie nawiązać walki. Chcielibyśmy zakończyć sezon na pierwszym miejscu, tak? No i awansować przede wszystkim, bo niestety w poprzednim sezonie nie udało się nam. Tam parę meczów po prostu nie wyszło i straciliśmy głupio punkty. Co zaważyło o wygranej dzisiaj? Dzisiaj no przede wszystkim dobre zgranie, tak myślę, i przygotowanie lepsze niż w poprzednim sezonie. Brak sponsora po przenosinach z Kuźnik na Skwierzyńską potrzebował 3 meczów, żeby zdobyć pierwsze punkty w WLB. Rywalem w minionym tygodniu było Stowarzyszenie Odraniemen, a wygraną 2 golami zapewnił Lejszczak. Mecz był wyrównany i mógł zakończyć się innym rezultatem, jednak szczęście było tego dnia po stronie czerwonych. Mamy dzisiaj Asa, Adams, czyli 2 bramki, oby tak dalej, idziemy w dobrą stronę. Wizualnie boisko wydaje się mniejsze, natomiast no, dla drużyny, jak widać, pierwsze zwycięstwo w 3 meczu, więc póki co jest lepiej. Lepsza gra, lepszy jest stan boiska, ciekawsze bramki. Chcemy się świetnie bawić, tak żeby pograć, żeby jak najwięcej się też poćwiczyć, dać siebie wszystko, żeby z każdego meczu schodzić w pełni sił. A wyniki, jak widać, idą w dobrą stronę. Na początku trafiliśmy 2 mocnych przeciwników, teraz myślę, że już będzie tylko lepiej. W porównaniu do poprzedniego sezonu, tak, właśnie nasz Joker Adam, jeszcze 2 poważnych zawodników doszło, właściwie 3, i liczymy na górną część tabeli. Zanim przejdziemy do omówienia sytuacji w tabelach, 2 krótkie ogłoszenia. Pierwsze dotyczy Superligi i są to podziękowania. Rafał Biel udzielił nam po meczu wywiadu i dzięki niemu wiemy, że zepsuł nam się jeden z mikrofonów. Rafał Biel, to jeden z lepszych. Drugie dotyczy pierwszej ligi i wiąże się z wyzwaniem, które na grupie Wrocław Organizacja rzucił mi arbiter Tomasz Pondel. To oczywiste, że napastnik drużyny FC Pasibus nazywa się Zorygi Dbiambatsokt. Równie oczywiste jest to, że przeczytałem to za pierwszym razem. Teraz zobaczmy, jak prezentują się tabele po 4 tygodniu rozgrywek. Liderem i zarazem drużyną tygodnia w Ekstraklasie pozostający bez porażki Tomtex. Za nimi z identycznym bilansem Spec i WSOWL Kadra. W strefie spadkowej Omerta, Old Blue Angels i BNY Melon. Alma Master z Wizjonika i Cloud w 3 pierwszych meczach nie zaznali porażki. Bez wygranej GI, Soccer Team i Autotrack. Drużyną tygodnia FC Pasibus. Asplex jest na najlepszej drodze do powrotu na zaplecze Ekstraklasy. Za nimi strefa Marek i Deco King. W dole Fresenius, Żwir i Impel. Wyróżnienie trafia do Lin Forge. Najskuteczniejsi po 4 kolejkach są Rudzki z Tomtexu, Kondratowicz z Brzmienia Miasta i Podymkiewicz z Asplexu. Na koniec najlepsza bramka i interwencja 3 tygodnia.
nazywa się Zorigit Biambatsogd. To się wytnie. Zorigit wychodzi już mi dobrze. Biambatsogd. Biambatsogd. Zorigit Biambatsogd. Biambatsogd. Kurde.